Chrupiąca, nieziemsko aromatyczna skórka, a pod nią skrywa się soczysty, delikatny, pełen przypraw kurczak i jeszcze frytki z koperkiem i z parmezanem. Tego na pewno nie znacie, dlatego koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, żeby dowiedzieć się, jak przygotować właśnie takie spektakularne danie. Królewski przepis na najlepszego kurczaka, jakiego jadłem w życiu. Pieczony w maśle Café de Paris. A do tego zdradzę Wam patent na przygotowanie moich ulubionych frytek. A partnerem odcinka jest Mlekowita. Kurczak pieczony w całości to danie, któremu naprawdę ciężko się oprzeć. Pewnie dlatego, że nieziemsko wygląda, pachnie i przede wszystkim smakuje. Przepisów na niego jest naprawdę mnóstwo. Ten, który zrobię, jest moim ulubionym, chociaż jest naprawdę trudny i wymaga wielu, ale to wielu składników. Zacznę od przygotowania masła Café de Paris, którego receptura wciąż pozostaje ściśle tajna. Ale każdy z kucharzy ma jakieś swoje domysły, co mogło się tam znaleźć, bo masło to powstało w jednej z najsłynniejszych kawiarni właśnie w Paryżu. Na pewno potrzebne będzie masło. Kurczak jest całkiem spory, ja chcę go i nafaszerować tym masłem i też chcę, żeby on się piekł w tym maśle. Żeby nadać masłu smak, wrzucę je do blendera i zmiksuję z pozostałymi składnikami. Bardzo ważne, żeby to było masło ekstra, nie jakieś tam śmietankowe, które będzie się w trakcie pieczenia przypalało. Masło ekstra, 82% tłuszczu, takie jest najlepsze. Następnie do masła dodaję dziką ilość przypraw. Na początek ketchup. Do masła dodam odrobinę płatków chili, żeby troszeczkę pikanterii było. Następnie doleję octowego sosu Worcester. Ciężko zastąpić jego smak czymkolwiek innym. Dojdzie też suszony rozmaryn, troszkę smaku lasu nigdy kurczakowi nie zaszkodzi. Do tego jeszcze czarny pieprz. Specjalnie wybrałem ten, który jest grubo mielony, żeby też później na tym kurczaku on ładnie wyglądał. Następnie dodaję trochę wytrawnego sherry oraz kilka kropel tabasco. Będzie i bardziej pikantne, i bardziej octowe. Ciekawym dodatkiem jest anchois, ale uwierzcie mi, że smak anchois genialnie podbija smak mięsa, a szczególnie kurczaka. Sok z cytryny. Wiem, że jest ocet, ale uwierzcie mi, że cytryna też tutaj powinna się znaleźć. Niezależnie od tego, czy to jest kwaśne i to jest kwaśne, to są dwa zupełnie inne smaki. Jeszcze słone, ale bardzo wyraziste kapary oraz suszony tymianek i suszone oregano. A na samym końcu trochę musztardy Dijon. Na 100% nie zapamiętaliście tych składników i też nie musicie przewijać co chwila filmiku i go zatrzymywać. Wystarczy, że na dole zobaczycie cały przepis lub wejdziecie na nasze social media, gdzie też wszystkie przepisy pokazujemy, jak zrobić od A do Z. Całość teraz muszę porządnie zmiksować, żeby powstało jednolite masło pełne nieziemskich przypraw. Masło gotowe, wszystkie składniki ze sobą się wymieszały. Bardzo ważne, żeby nie dopuścić do tego, aby masło się za bardzo rozpuściło, no bo ciężko będzie natrzeć tego kurczaka. Ale zanim go natrę masłem, natrę go jeszcze solą. I teraz troszkę trzeba się ubrudzić, ale tego masła naprawdę nie żałujcie. Chodzi o to, żeby on też się konfitował, czyli piekł lub gotował w maśle. Równomiernie teraz rozprowadzam za pomocą palca, ale pamiętajcie, że ono też się rozpuści i obkleja, właściwie to wykąpie w sobie całego kurczaka. Aj, zapomniałbym. Jeszcze muszę kurczaka związać, znaczy związać mu nóżki. Chodzi o to, żeby ładniej wyglądał później po upieczeniu. Najpierw jedną nóżkę, robię na niej supeł. W ten sposób będę miał pewność, że one się nie rozwiążą. I teraz zakładam z drugą nóżką. W ten sposób zawijam, ściskając jak najbardziej. I na samym końcu jeszcze supełek. I tak gotowy kurczak ląduje w brytwance, a na nim cała reszta tego masła. I teraz kurczak ląduje w piekarniku, aby spokojnie, powoli kąpał się i dopiekał w tym masełku. Powiem Wam, że trochę mu zazdroszczę, biorąc pod uwagę, jak bardzo kocham masło. Do kurczaka oczywiście najlepiej pasują frytki i wie o tym każdy. Pokażę Wam,
jak ja w domu przygotowuję swoje i mojej rodziny ulubione frytki. Oczywiście najważniejszy tu jest ziemniak. Powinien mieć dużo witaminy C oraz dużo skrobi. Wtedy po usmażeniu będzie dużo bardziej chrupiący. No i co najważniejsze, ziemniaka nie obieram. Kroję go w idealne słupki. One muszą być tej samej wielkości, bo inaczej się nierównomiernie usmażą. Pokrojone ziemniaki, zanim będę smażył, wrzucę do gotowania. Dzięki temu frytki będą dużo, ale to dużo, dużo bardziej chrupiące. Do gotujących się ziemniaków dosypuję jeszcze sól i dolewam trochę octu spirytusowego. Dzięki temu frytki będą bardziej jędrne. Ale ja tych ziemniaków oczywiście nie gotuję, aż będą miękkie, tylko je tak naprawdę blanszuję maksymalnie przez 3 minuty. Chodzi o to, żeby one były surowe, jak będę wrzucał je do oleju. Wszędzie w kuchni czuję zapach tego pieczonego kurczaka i już nie mogę się doczekać, jak spróbuję tej złocistej, pełnej przypraw skórki. To jest najpiękniejsze właśnie w pieczonym kurczaku, ta chrupiąca skórka. Ziemniaki na chwilę odstawiam i zajmę się sprawdzeniem, jaką temperaturę ma olej, w którym będę smażył frytki. Bo bardzo ważne, żeby to było około 180 stopni. Dawaj, jest 180 osiągnięte, można wrzucać ziemniaki. Pamiętajcie też, żeby wrzucać je partiami, ponieważ ziemniak może mieć w sobie jeszcze dużo wody po ugotowaniu. Jakbym wrzucił całą miskę, to ten olej by wykipiał. Smażenie frytek może potrwać jakąś chwilę, więc to jest idealny czas, aby podlać kurczaka masłem. Ależ to pachnie! Ten kurczak już pięknie się tutaj zezłocił z wierzchu. Tak, dobrze, że go wyciągnąłem, żeby tym masełkiem podlać, bo dam mu w ten sposób jeszcze więcej smaku. Jeszcze na ostatnie 10 minut myk do piekarnika. Ale chrupią, do tego jaki przepiękny kolor mają. A to jeszcze nie wszystko, bo te frytki dopiero teraz nabiorą smaku. A nabiorą go za pomocą choćby świeżego koperku. Na pewno jeszcze nie jedliście frytek z koperkiem, a uwierzcie mi, to jest petarda. Następnie oczywiście dodam odrobinę soli i do tego wszystkiego dotrę jeszcze trochę parmezanu. Jeszcze szybkie mieszanie i... pyszna frytka gotowa. Idę po kurczaka. Kurczaczku, jesteś już gotowy? Kurczaka tylko przełożę do takiej brytwanki, żebyście zobaczyli, jak on przepięknie wygląda. Ach. I te frytki do tego. Niby taki typowy street foodowy polski obiad. Kurczak z rożna i do tego frytki. Ale spójrzcie, podany w iście królewski, trochę paryski, a trochę polski sposób.